co roku w Biskupinie we wrześniu są organizowane festyny archeologiczne. Polegają one na tym, że po prostu nie jest się tylko biernym widzem, ale można zakasać rękawy i wziąć się samemu do pracy. Można na przykład też współpracować przy wyrobie takiej dubanki, można strzelać z łuku, z kuszy, rzucać dzidą, można lepić gliniane naczynia, spróbować dawnego jadła. Są to łodzie dubanki, środek transportu wodnego. Łódź ta wydłubana była z wielkiego kawałka drewna, stąd nazwa dubanka. Nie jest to łódź klejona. Proszę zobaczyć. Dubano właśnie takimi siekierkami o wąskim oszczu. Takie siekierki znajdują się też w gablotach w muzeum. I to są łodzie, którymi Słowianie się... którymi ludność wtedy przemieszczała się po jeziorach. No oczywiście zajmowali się też łowieniem ryb. Jeziora te na pewno były bogate w ryby, bo teraz już trochę mniej, ale też są ryby. Leszcze, sumy. Więc wypływali na jeziora na takich łódkach, zarzucali sieci, bo już wtedy potrafili wyplatać sieci, ale też mieli prymitywny sprzęt wędkarski, bo podczas prac wykopaliskowych odkryto brązowe i żelazne haczyki do połowu ryb. Te łodzie, łódki dubanki, powstają tutaj podczas festynów archeologicznych. No niestety niektóre nie są jeszcze skończone. Tam też mamy z przodu jeszcze wioskę neolitycznych myśliwych. To są znaki kultowe. Symbolizują one dawnych bogów. Największym bogiem, w ogóle oni czcili wszelkie żywioły, a najważniejszym bogiem było słońce. Okrąg wpisanym pośrodku krzyżem właśnie je symbolizuje. Krzyż przedstawia nam cztery strony świata. Drugi to znak płodności, urodzaju. I takie oznaczenia najczęściej spotykamy na glinianych naczyniach jako ornamenty. Przeważnie naczynia były przeznaczone dla celów kultowych, a więc oddawane bogom w podarkach, ale możemy je też spotkać w ozdobach, gdzie pełniły funkcję talizmanów. Wtedy słońce wyrażano troszeczkę inaczej. Nie był to okrąg z krzyżem, ale taka spirala. W tej chwili idziemy do pawilonu muzealnego. Jak już Państwu wspominałam, pałuki były dogodnym miejscem dla osadnictwa. Dlatego też Biskupin nie był tylko zamieszkiwany 2700 lat temu, ale znacznie wcześniej. Pierwsze ślady bytowania tutaj człowieka odkryto z czasów epoki kamienia. Mieszkali tutaj łowcy reniferów, którzy prowadzili koczowniczy tryb życia. Przesuwali się z miejsca na miejsce za stadami zwierząt, na które polowali. Gdy w muzeum zobaczycie Państwo ekspozycję poświęconą Biskupinowi i okolicom. Są tam znaleziska z prac wykopaliskowych od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze. Odkryto tutaj szkielety, ale ludność kultury łużyckiej, a więc mieszkańcy tego osiedla, no nie chowali swoich zmarłych tak jak my w grobach szkieletowych, ale palili ich, a ich prochy składali do popielnic. Był to obrządek ciałopalenia, prawdopodobnie związany z kultem słońca. No więc tutaj możecie Państwo zobaczyć, jakimi przedmiotami posługiwali się łowcy reniferów, a więc ludzie, którzy mieszkali na tych terenach 9000 lat przed naszą erą. Oczywiście ich sprzęty były bardzo proste, w końcu nie znali żelaza. Zajmowali się rybołówstwem, zbieractwem, myślistwem, a zamieszkiwali tutaj w takich niewielkich wioskach. Około 3500 lat przed naszą erą nastąpiła tak zwana rewolucja neolityczna, rewolucja agralna, no rolnicza. Ludzie poznali wtedy możliwość uprawy ziemi, hodowli zwierząt. I w tym też okresie nad brzeg jeziora Biskupińskiego przywędrowali ludzie, którzy przyprowadzili z sobą udomowione zwierzęta, przynieśli ziarna roślin. Byli to właśnie pierwsi rolnicy. Mieszkali oni w takich wielkich domach trapezowych. W takim budynku mogło mieszkać kilka rodzin. Ich przedmioty były już bardziej doskonałe, przeważnie związane z uprawą ziemi. A więc możecie Państwo zobaczyć piękny, drewniano-krzemienny sierp. Te krzemienne wkładki były wymienne. Kobiety wtedy już tkały, już przędły
wełnę. Do tego celu służyło im wrzecionko z przęślikiem. I w tym okresie też, z tego okresu też przy jednym z takich domów trapezowych odkryto tu kilka grobów kobiecych. Ten, który Państwo widzicie, zachował się najlepiej. Kobieta, gdy zmarła, miała około 35 lat. Położona jest w pozycji embrionalnej, czyli w takiej, jak leży dziecko w łonie matki. Tak jak gdyby wierzono, że człowiek tak położony do grobu urodzi się na nowo. 1700 lat przed naszą erą ludzie zrobili pewien postęp, wymyślili brąz, a więc zaczęła się epoka brązu. Brąz, czyli stop miedzi z cyną, był trwalszy niż drewno czy róg. Tu w Biskupinie nie było takich warsztatów produkcyjnych, gotowe już wyroby sprowadzano i sprzedawano. Możecie Państwo zobaczyć tutaj rzeczy codziennego użytku, a więc proszę zobaczyć, na przykład te siekierki, właśnie takimi siekierkami o wąskim oszczu budowano biskupin. Piękną biżuterię, która zdobiła głowy, która zdobiła kobiety. Są tutaj szpile czy bransolety. A teraz już wchodzimy w czasy, kiedy tętniło właśnie życie na naszym Półwyspie Biskupińskim, w tym wielkim osiedlu sprzed 2700 lat. Tutaj na tej, w tej gablocie pośrodku muzeum możecie Państwo zobaczyć makietę całego osiedla. Tak ono prawdopodobnie wyglądało. Mówię dlatego prawdopodobnie, bo jak Państwu mówiłam, to osiedle nie zachowało się w całości do naszych czasów. Oczywiście żadna konstrukcja drewniana nie przetrwa tylu tysięcy lat bez konserwacji. Przypominam Państwu, że osiedle zachowało się tylko do wysokości metra. Prawdopodobnie cały materiał budowlany był przewożony na wyspę z lądu stałego zimą, bo po tafli zamarzniętego jeziora był dogodniejszy transport. I najpierw budowano prawdopodobnie falochron, żeby powierzchnia wyspy się nie zmniejszała, a następnie wał obronny, który jak Państwo widzicie, jest to bardzo tutaj dobrze widoczne na tej makiecie, składał się z trzech drewnianych skrzyń. Skrzynie wypełniano kamieniami, ziemią. Tutaj też możecie Państwo jeszcze zobaczyć zdjęcia z prac wykopaliskowych, a więc widać dobrze zachowany falochron, skrzynię wału obronnego, ulicę okrężną, a tutaj przy ziemię chaty. Zwróćcie też Państwo uwagę na gliniane naczynia. Wtedy nieznane były koła garncarskie. Kobiety naczynia robiły ręcznie. Najpierw robiły dno, następnie lepiły wałki i nakładały je spiralnie, jeden na drugi, formując sobie kształt naczynia. Możecie Państwo zobaczyć tutaj różnego rodzaju misy, dzbany, czerpaczki. Natomiast tam to naczynie, to duże naczynie przykryte jest takim krążkiem glinianym, które ma wgłębienia porobione palcem. To jest taka jak gdyby dawna patelnia. Ten krążek kładzono na kamieniach paleniska, tutaj niżej. I na nim wypiekano podpłomyki, czyli taki dawny chlebek, który robiono z mąki z dodatkiem wody. A natomiast te dziurki pełniły rolę jak gdyby dzisiejszego teflonu. Tam w środku było powietrze, placek nie przysychał, można było go swobodnie obracać. Mówiłam Państwu, że ludzie łowili ryby. Tu właśnie możecie Państwo zobaczyć sieci. Były obciążone kamiennymi ciężarkami. Natomiast tutaj znaleziska właśnie tych haczyków do połowu ryb. Ludzie ci zajmowali się uprawą roli, hodowlą zwierząt. Ich areał uprawowy był spory, no bo około 100 hektarów. Tylko że nie uprawiali ziemi w jednym kawałku, ale metodą przemienno-odłogową. Znali już cztery gatunki pszenicy: orkisz, płaskórkę, drobnoziarnistą i zwyczajną. Uprawiano groch, soczewicę, bób, len, lniankę. A tak chodzili ubrani ludzie. Kobiety miały proste stroje. Właściwie taki strój to wyglądał jak wielki worek bez dna, bo on był uszyty z jednego kawałka materiału złożonego na pół i miał tylko jeden szew. Na ramionach, jak Państwo widzicie, sukienka nie była szyta, lecz spięta zapinkami czy szpilami, co ułatwiało kobiecie
regulację długości sukienki. W zależności od tego, jaką pracę wykonywała, mogła ją skracać lub też wydłużać. A w razie deszczu ta zakładka, która została po skróceniu sukienki, służyła jako kaptur na głowę. Strój mężczyzny był też bardzo prosty. Była to długa bluza poza kolana. Tak naprawdę to nie wiadomo, czy panowie nosili spodnie, bo spodni nie odkryto. No ale bluzy mieli. Przykryci byli. Kobiety ozdabiały swoje szyje takimi granatowymi, szklanymi paciorkami. Te paciorki były sprowadzane z Egiptu. Kobiety nosiły właśnie albo takie drobne szklane paciorki, albo troszeczkę większe z białym takim zygzakiem. A tak chowano zmarłych. Właśnie na cmentarzyskach było wyznaczone miejsce na stos, a cmentarzyska przeważnie były o kilka kilometrów od osady, bo przecież osiedle było na wyspie, wyspa była cała, zamieszkała. Na cmentarzysku układano stos, na którym spalano zwłoki zmarłego, a szczątki wkładano do popielnic, glinianych naczyń, które przykrywano odwróconą do góry dnem miską. A w tych małych glinianych naczynkach, tak zwanych przystawkach, zmarły dostawał na drogę w zaświaty pożywienie. Po prostu wierzono w oczyszczającą siłę ognia, dlatego właśnie palono zmarłych.